Witajcie kochani, Rafał z tej strony, dojechał do mnie już Mini 3, jest to młodszy brat Mini 3 Pro, fantastycznego drona z maja 2022 roku, który ma szereg kapitalnych cech, ale jest oczywiście drogi. Zatem weźmiemy dzisiaj pod lupę wersję bardziej okrojoną, wersję budżetową i sprawdzimy, których z tych dronów tak naprawdę jest nam potrzebny. Szczególnie jeżeli stajesz przed taką koniecznością wyboru, czy nie wiesz dokładnie do końca, czy warto zapłacić więcej za model Pro, czy wystarczy ci Mini 3. O tym powiemy w dzisiejszym materiale i tego powinieneś się dowiedzieć. Istotą tego materiału jest ułatwienie ci wyboru pomiędzy tymi modelami i sprawienie, żeby faktycznie podjąć dobrą decyzję. Także zaczynajmy. Słuchajcie, patrząc na różnice cenowe na rynku reprezentatywnym, czyli w Stanach Zjednoczonych, ta różnica wynosi około $260 i to jest różnica pomiędzy wszelkimi modelami, czyli zarówno bez kontrolera, sam dron, jak i dron z kontrolerem szarym, DJI RCN1, jak i z tym z wbudowanym wyświetlaczem. W Polsce te ceny się wahają, czasami mamy promocje, zresztą w Stanach również, na każdym rynku, ale bywają promocje tak jak Black Friday, kiedy faktycznie warto było kupić tego drona. Pamiętam, że z naszej grupy parę osób wtedy zakupiło tego drona właśnie w wersji Pro. Jeżeli chodzi o podstawowe różnice, od czego chciałbym zacząć, to nie sensory, to nie APAS i to nie inteligentne tryby, bo nie zawsze je stosujemy, zawsze stosujemy kamery. I to, o czym chciałem powiedzieć, to jest różnica pomiędzy parametrami fotograficznymi i parametrami wideo. Jeżeli chodzi o wersję Pro, mamy możliwość wykonywania zdjęć w rozdzielczości 48 megapikseli. Jeżeli chodzi o wideo, tutaj mamy 4K w 60 klatkach. Tutaj mamy 12 megapikseli rozdzielczość fotografii, 4K w 30 klatkach. Także widać, że to jest ta podstawowa różnica, jeżeli chodzi o klatkaż, a jednocześnie też rozdzielczość samych fotografii. Sensory są te same i kamery de facto są te same, mają po prostu ograniczenie systemowe. Ta przysłona wynosi 1.7, także to są jasne obiektywy w obu przypadkach. Ruchomość jest ta sama i też mamy możliwość wykonywania ujęć w pionie w jednym, jak i w drugim modelu. Także pod tym względem jest w porządku. Jeżeli chodzi o wideo i profile kolorystyczne, tutaj mamy zarówno Disney-like, czyli ten pseudopłaski, jak i profil normalny. Jeżeli chodzi o wideo profil, w przypadku tańszej wersji tylko profil normalny. Bitrate jest też różny przy nagrywaniu wideo. Tu mamy wersji mocniejszej 150 megabitów na sekundę. Tutaj setka. Transmisja też jest mocniejsza. OcuSync 3, OcuSync 2. Także widać, że tutaj te anteny są bardziej wysunięte, jeżeli chodzi o model ten podstawowy. Nie mamy tutaj też czujników zarówno przednich, jak i tylnych. Także nie mamy APAS, ale też nie ma inteligentnych trybów. Takich jak Hyperlapse, Spotlight, Point of Interest, Active Track, Master Shots. Mamy tylko i wyłącznie Quick Shots. Więc tu faktycznie ta różnica jest bardzo duża, jeżeli chodzi o wykorzystanie w automatycznych trybach, tych inteligentnych. No i sensory, które tutaj naprawdę działają w wersji Pro. Ja robiłem takie testy, jeżeli chodzi o APAS i mieliśmy możliwość, żeby zaobserwować, jak to wygląda. To, o czym powiedziałem jeszcze, że OcuSync jest tutaj o 3, tutaj o 2, czyli rozdzielczościami się różnią na pewno. Tutaj mamy 1080, czyli Full HD w 30 klatkach. Zasięg teoretyczny w Stanach 12 km. W O2 mamy rozdzielczość 720 w 30 klatkach i też zasięg około 10 km w takiej wersji najbardziej optymalnej na Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o bitrate, już wspomniałem 150 na 100, ale tutaj mamy też dwa kodeki, bo jest H264 i H265. Tutaj mamy tylko 264, także widać, że to jest okrojona wersja. Jeżeli chodzi o zoom, jest taki sam zoom cyfrowy. Dla 4K rozdzielczości mamy dwukrotny, dla 2.7K trzykrotny i dla Full HD czterokrotny. Na pewno taką dużą różnicą, szczególnie dla osób ze świata filmowego, jest 10-bitowa skala kolorów w wersji droższej, jako że mamy w Disney-like właśnie występuje. Tutaj jest tylko profil normalny i mamy 8-bitową skalę kolorystyczną. Jeżeli chodzi o te podstawowe cechy, o których warto powiedzieć, to jest, wiadomo, sensor 1 na 1 trzecią
cala, przysłona 1.7, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o ekwiwalent ogniskowej, 24 mm, możliwość wykonywania ujęć portretowych, ruchomość gimbala 90 na dół, 60 do góry, 4K w 30 klatkach maksymalnie, zoom czterokrotny dla Full HD, to o czym powiedzieliśmy, fotografie w formatach zarówno JPG, jak i RAW w obu przypadkach, kodek H264, to o czym też powiedziałem, przy bitrate 100 megabitów na sekundę. Mamy tutaj OcuSync 2, dolne sensory tutaj są i też jest kompatybilny zarówno z DJI RCN1, czyli z szarym kontrolerem, jak i tym z wyświetlaczem. Jeżeli chodzi o czas lotu, tutaj ten czas lotu jest określony jako dłuższy, bo w zależności od akumulatora, tutaj mamy standardowy akumulator, który daje nam 38 minut lotu, natomiast ten powiększony akumulator nawet do 51 minut lotu, także widać, że te różnice faktycznie są. Teraz patrząc na te cechy praktyczne, to o czym mogę powiedzieć, jeżeli faktycznie masz możliwość skorzystania z promocji, bo zdarzają się takie promocje jak Black Friday, to faktycznie warto wybrać ten model topowy. To o czym chciałem wspomnieć, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby sobie dokupić DJI CareRefresh, bo ubezpieczenie jest bardzo ważne. Jeżeli zaczynasz loty dronem, to faktycznie łatwo go rozbić. Później już mamy większą wprawę, ale mimo wszystko wypadki się zdarzają, więc warto dokupić sobie DJI CareRefresh. Także okazje cenowe bywają, to jest pierwsza sprawa. Warto też pytać dystrybutorów, bo zdarzają się dość często. Druga sprawa to jest DJI CareRefresh. Patrząc na papierze i patrząc na różnice w specyfikacji, jednak wolałbym dopłacić do wersji tej, nawet gdybym miał zrezygnować z tej lepszej aparatury na koszt aparatury DJI RCN1. Też co jest ciekawe, można właściwie zamówić sobie samego drona już nowego, a dokupić na Elixie na przykład aparaturę DJI RCN1. One nie są drogie, w okolicach 300-400 zł widziałem te aparatury. Także w tym momencie mamy też wersję super budżetową i to jest też wtedy wartość około 400 kilkudziesięciu euro, co stanowi całkiem niezłe pieniądze jak na budżetowego drona. Na pewno ta różnica pomiędzy modelem Mini 3 a Mini 2 też jest przeskokiem. Ja w tym epizodzie nie będę o tym mówił, bardziej skłaniam się na porównaniu tych dwóch modeli już trzeciej generacji i to jest odpowiedź, którą tutaj powinieneś uzyskać. Także takie są rekomendacje, jeżeli masz jakieś wątpliwości albo komentarze, to bardzo proszę Cię o zostawienie zapytania albo swojej opinii w polu komentarzy. Ważna sprawa dla wszystkich osób, które zaczynają swoją przygodę z dronami, a mianowicie jestem autorem też warsztatów online krok po kroku, pokazuję jak wykorzystać takiego małego drona od pudełka aż po prace kreatywne, fantastyczne projekty czy fotograficzne, czy filmowe. I jest już gotowy warsztat dla Mini 3 Pro, który nagrywałem przez 4 miesiące, natomiast pracuję też systematycznie i można już zamówić sobie, zarezerwować na bardzo korzystnych warunkach w przedsprzedaży warsztat z Mini 3. Dzięki serdeczne za uwagę, zapraszam Cię bardzo serdecznie również do darmowych opracowań. Wszystkiego dobrego życzę i trzymam kciuki za pełne zadowolenie, niezależnie od tego, który model drona wybierzesz. Pozdrawiam Cię, cześć!